Hej, cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Domizał. Dzisiaj zajmujemy się zestawem LEGO Jurassic World 76940. Jest to już taki starszy secik. No i jest to z kamieniałości tyranozaura. Zapraszam na film. Większą budowlą tego zestawu, która pochłania większość klocków, jest to tyranozaur, no, skamieniałości tyranozaura. No i mamy tutaj również dwie mini figurki, małego triceratopsa i taki mały wózeczek. Jesteście gotowi? Dzisiaj robimy recenzję. Głupio by było zacząć od czegoś innego, jak nie od tyranozaura. Powiem, że ten tyranozaur, no, budzi uznanie. No nie wiem, może 20 cm będzie miał. Na opakowaniu sprawdzę, może coś będzie pisać. No nie, akurat nie pisze. No i no myślę, że 20 cm. Jest on bardzo ruchliwy. No i przyjrzymy się mu. Najcenniejszym elementem z tego wszystkiego jest oczywiście czaszka, która ma jakby dwa warianty. Taki Indominus Rex, którego również posiadam, był w takim zestawie Indominus Rex kontra Ankylosaur i on miał jakby trzy warianty tego, że miał zamknięte, trochę otwarte i mocno otwarte, a Tyranozaur ma tylko takie dwa. Jest to oczywiście zwykły odlew na głowę Tyranozaura, żeby ktoś siebie nie pomylił, na przykład chciałby to kupić tylko dlatego, że pomyślał, że tutaj jest odlew nowy, a to jest ten sam odlew co u zwykłego tyranozaura, tylko że inaczej wymalowany i jest on koloru piaskowego. No, może mu to zamontuję. No a jeżeli chodzi o ruchliwość, to ogonem potrafi ruszać do góry. Oj, tutaj się trochę odczepia. Do góry, na dół, tutaj również. No nie wiem co. Trochę to jest. No, pokażę wam tak. Tu, tu, tu i nawet na samym końcu umie się ruszać. No jak widzicie, czasami odpada ten ogon, no ale nic z tym nie zrobimy. Mamy tutaj coś na zasadzie miednicy, którą również da się poruszać. Nogami również, może go ktoś ściągnę z tego. Umie sobie ruszać i stopami, i tą kością taką zakrzypioną. Może nawet ruszać żebrami, no i rękami. Od drugiej strony prezentuje się to tak. No i powiem wam na początku taki minus. Gdzieś mi odleciał ten jeden pazur, no a... No i łatwo właśnie on odlatuje, jak widzicie. Ogólnie wszystko tutaj się łatwo łamie, odpada. No i taki minus to jest, że no, ten element powinien być koloru czarnego albo chociaż białego, bo to jest strasznie wygląda. Dodatkowo mamy tutaj kilka, no, różne kolory, naprawdę, ale ten brązowy jest również tutaj i to jest takie trochę dziwne, naprawdę, mi się ten za bardzo nie podoba. No i jeszcze nie powiedziałam, że ten secik kosztuje 120 zł, 99 groszy katalogowo. No i, no, nie wiem, czy jest warto za niego płacić po cenie katalogowej. Znaczy, mamy tutaj również jeszcze innego dinozaura. No ale ogólnie tak wygląda. Jeszcze tu można, jak się odgniemy, no to jest tam w środku taka szczelina. Można tu coś tam włożyć. I można oczywiście też coś włożyć do paszczy, jakby ktoś nie wiedział. Jest ona otwierana, ale już to mówiłam. No i szkoda, że te ręce się nie kiwają w tak do góry, a tak trochę dziwnie. I no, największy minus to jest, że wszystko mi się w rękach odpada. No i jeżeli chodzi o podstawkę, mamy tutaj tylko dwa study, przepraszam, jeżeli widzicie tutaj kurz. No i właśnie mamy tutaj dwa study, dzięki czemu on tutaj nie za mocno siedzi i łatwo go wyciągnąć. No i mamy tutaj naklejkę, w tym zestawie były dwie naklejki. No i to jest właśnie taka naklejka, nie wiem, czy mi ostrość złapie. Piszę tutaj Tyrannosaurus Rex, może nie wiem, czy to będzie widać. No jakoś mnie ostrość nie łapie. No nic, piszę tutaj Tyrannosaurus Rex i tutaj 68 my
do 66 czyli metrów, inaczej jakby ktoś nie wiedział. Jest to tabliczka złota. No, no i ten element również jest fajny, nie miałem jeszcze takiego, no ale no nic takiego, niczego nie urywa. Lećmy do kolejnej rzeczy. Jest to taki wózeczek. Mamy tutaj taką pałeczkę dla jakiegoś nauczyciela, który mówi, jak to wszystko wygląda. Mamy tutaj ząb tyranozaura, rozrysowany cały tyranozaur, znaczy tylko głowa, jakaś roślinka. No i chciałbym wam poprosić was o obejrzenie na początku zeszłego odcinka. No i szkoda, że na początku tego nie pokazałem, ponieważ bym miał jeszcze jedną roślinkę do tamtego odcinka. No ale jeżeli ktoś nie widział, no to was tam serdecznie odsyłam. No i mamy tutaj również jajeczko, pewnie od jakiegoś dinozaura, jakaś lampka. No i to tyle, są namiastki kółek. No i jest jakaś szufladka. Zostały nam tylko do omówienia minifigurki. Mamy ich tutaj dwie sztuki. Owen Grady, to jest ten. No i Darius, to jest ten. Tak, powiem wam, że Darius pojawia się również w innym zestawie, takim większym, taką łodzią. No i można zdobyć sobie całą kolekcję tych figurek z serialu Park Jurajski Obóz Kredowy. Jeżeli nie widzieliście, to jest na Netflixie, można obejrzeć. Właśnie niedawno wyszedł kolejny sezon. No i no są takie kropkowane, jak ja to nazywam, włosy, takie chude. No i każda z tych figurek ma alternatywny wyraz twarzy. Owen Grady jest taki rozgniewany, a Darius taki bardziej wystraszony. Powiem wam, że trochę za ciemny ten kolor skóry, jeżeli sobie porównuję zdjęcia z serialu. No i jeszcze nam został do omówienia ten mały, słodki Triceratops. No, powiem wam, że Triceratops mały się pojawił tutaj drugi raz. Był jeszcze w wariacji kolorystycznej takiej zielonej umarszczenie. No i tam miał tutaj studę, a tutaj nie ma. I to jest akurat szkoda, bo nie można sobie usadzić na przykład minifigurki, tylko ona nam zawsze spada. No a jak Dariusza tutaj usadzimy, no to w ogóle nie widzimy jego spodni. Więc trochę dziwne. No ale fajnie, że mamy tutaj ten odlew. Jakby co to jest taki, właśnie to jest jeden klocek, nic się tutaj nie składa, jedynie to są dwa klocki i mogli właśnie nam dać tutaj taki ze studami, no ale nic na to nie poradzę. Dosyć szybko omówiłam ten zestaw, jeżeli chodzi o mnie. Jeszcze z tyłu wygląda on tak, mamy tutaj pokazanie, jak na przykład się tym bawić. No i powiem wam, że no nie za bardzo mi przypadł do gustu ten tyranozaur, no ale fajnie, że mam takie coś w kolekcji, bo zawsze się przyda, na przykład jak będę robić jakieś muzeum, to zawsze się przyda. No, nie mogę za niego obwiniać tego, że mu cały czas coś odlatuje, no ale ponieważ jest to relikt z muzeum, on nie musi się ruszać, on po prostu stoi. Można go sobie dopracować z własnych klocków, no i teraz powiem wam, że tyranozaur jest bardzo fajny, powiem, że dużo części, fajnie się go buduje, ale to nie jest seria 4+, jakby ktoś chciał wiedzieć. No i mamy tutaj również fajne, no niby fajne jest to, o wreszcie jest ostrość, możecie to sobie przeczytać. No i mamy tutaj również no fajny element, który nie jest aż taki częsty. Jeżeli chodzi o wózek, mogłoby tutaj go nie być, no ale zawsze fajnie, że mamy tutaj coś takiego, że mamy tutaj kolejną roślinkę, o której znowu was poproszę, żebyście oglądali na początku tamten odcinek poprzedni, gdzie mówiłam o mojej kolekcji roślin. No tutaj mam kolejną, mogę go sobie odłożyć, no ale akurat na razie go tu zostawię. No myślę, że to no tego wózka nie będę budował, jak go zniszczę. Tyranozaura mogę zbudować, bo jest ładny. Znaczy, bo nie mamy jak użyć tej głowy ogromnej, jeżeli nie w takim modelu. Jeżeli chodzi o małego Triceratopsa, jest to bardzo super, tylko jest jeden minus, że tutaj nie ma tych
właśnie studzików, no ale jest to dla niektórych też plus, ponieważ wtedy wygląda trochę ładniej, ale zobaczcie na ten minus. Widzicie? I tutaj jest taka szczelina, no i to wygląda strasznie. Dodatkowo ten ogon mi się tutaj zaczął już rozdwajać na dwie części, no ale nic już z tym nie zrobimy. No możemy to jeszcze zgłosić na Lego w serwis, ale i tak nie ma żadnego elementu z takiego, który nie miałby tej szczeliny, jak widzicie. I to jest akurat straszne. Myślę, że o pół oceny niżej to pójdzie. Jeżeli chodzi o minifigurki, Owen się pojawił już pewnie w prawie każdym zestawie. No, nie mam żadnego zestawu z Lego Jurassic World, gdzie by nie było Owena. No, są takie, no ale nie mam akurat. No i jeżeli chodzi o Dariusa, pojawi się gdzieś indziej. No ale jak na przykład chcemy mieć całą kolekcję, no to lepiej tego zestawu nie kupować, ponieważ wtedy byśmy musieli wydać 120 zł kolejne, żeby dokupić, żeby mieć dwóch Dariusów, bo a jakbyśmy na przykład tylko ten zestaw kupili, a nie kupili tego z łodzią, to byśmy nie mieli Jasminy. No, czy coś jeszcze jest w tym zestawie? Nie. No i powiem wam, że zdecydowałam się, dam trochę temu zestawowi lepszej oceny niż myślałem, ponieważ no, są dla niektórych moje minusy, to są plusy, na przykład wtedy on, ten dinozaur wygląda trochę gładziej. Jeżeli chodzi o tyranozaura, ta szczęka, ta czaszka ratuje wszystko. Jeżeli chodzi o wózek, w miarę, ale dobra, ja już go odstawiam, już wam go nie pokazuję. No i jeżeli chodzi o minifigurki, też mogliby to dopracować. Na przykład mogliby nam dać jakąś unikatową, jeżeli chodzi o taki zestaw. No, no i ocena końcowa to będzie 7 na 10, ponieważ ten zestaw nie jest idealny, ale ma dużo takich smaczków, które się na przykład rzadko pojawiają w Lego. Na przykład ten w takim umaszczeniu tylko w tym zestawie. Cały czas wam pokazuję to, no ale dla niektórych to plus. Na przykład jak właśnie sobie tak myślę, można zrobić kiedyś taką makietę na przykład, gdzie umieszczę taką czaszkę właśnie pod ziemią i na przykład jak gdzieś badacze to odnajdą. Widzicie, tam jest jeszcze kod elementu, który jest trochę dziwny. No ale no, dla niektórych to jest plus, dla niektórych to jest minus, bo nie ma się jak to zastosować. No 7 na 10 to jest sprawiedliwa ocena. Zapraszam również na inne moje filmy. To jest odcinek już 15 ze wszystkich. Tutaj mi ostrość trochę nie łapie. Odwrócę jeszcze raz ten zestaw, żebyście mogli zobaczyć. Przypominam, 122 około złotych katalogowo. No i mamy tutaj, myślę, że dobrą zawartość. Jak myślicie? Piszcie w komentarzach, jeżeli są załączone. I piszcie również, jeżeli macie pomysły na kolejne filmiki. Cześć!